Kamila z Rolnik szuka żonę zaimponowała fanom. Nie szczędzą jej komplementów. W programie budziła niechęć. Co się zmieniło? Kamila z Rolnik szuka żony niemalże od początku programu musiała mierzyć się z krytyką widzów. Fani programu zarzucali jej, że przyszła wypromować gospodarstwo i nie zależy jej na znalezieniu miłości. W sieci pojawiały się setki komentarzy, że Rolniczka jest zbyt wyniosła i nie potrafi się otworzyć na mężczyzn, którym sama dała szansę. W ostatnim czasie internauci jednak dość radykalnie zmienili zdanie na temat Kamili. Co tu dużo mówić, klasa sama w sobie, znak klaskania, kropka. Wasze 5 minut trwa i wykorzystać trzeba to dobrze, twarz puszczając za oko, pisali w sieci. Czym Rolniczka zaimponowała widzom? Rolnik szuka żony, Kamila zachwyciła internautów. Kamila z Rolnik szuka żony zdobyła sporą popularność dzięki udziałowi w programie. Pobiła rekord listów, a o jej serce starało się aż 500 kandydatów. Ostatecznie piękna rolniczka nie znalazła miłości w show. Widzowie z odcinka na odcinek nastawiali się do niej coraz bardziej sceptycznie, zarzucając jej, że zamiast miłości, szukała pracownika, a jej randki wyglądały jak rozmowy kwalifikacyjne. Kamila z Rolnik szuka żony zapewniała jednak, że naprawdę podchodziła do relacji z uczestnikami poważnie. Ostatecznie jednak nie zdecydowała się kontynuować relacji z żadnym z zaproszonych na gospodarstwo panów. Wygląda na to, że Adam jednak bardzo szybko znalazł nową miłość. Fani są pewni, że związał się z Teresą, kandydatką Stanisława, a dowodem miały być ich wspólne zdjęcia z imprezy, która miała miejsce po emisji finałowego odcinka. Sami zainteresowani jednak nie odniesieli się oficjalnie do tych plotek. Z kolei Tomasz oraz Janek, podobnie jak Kamila, wciąż pozostają singlami. Kamila podczas emisji Rolnik szuka żony musiała mierzyć się sporym hejtem. Widzowie nie rozumieli jej zachowania w programie i krytykowali jej podejście do zaproszonych na gospodarstwo panów. Jednak po najnowszym występie rolniczki w telewizji, zupełnie zmienili do niej podejście. Kamila wraz z Elżbietą i Kamilem wystąpiła w charytatywnym odcinku Jaka to Melodia. I zachwyciła widzów swoją osobą. Polska Sharon Stone. Uśmiechnięta twarz z oczami w kształcie serca. Super piękne duże czarne serce, twarz przesyłająca całusa. Uśmiechnięta twarz z oczami w kształcie serca. Gratuluję występu. Niesamowita kreacja. Znak klaskania. Ogień. Pięknie pani w zieleni. Uśmiechnięta twarz z oczami w kształcie serca. Ogień. Ja się nie mogę do niej przekonać. Pozdrawiam serdecznie duże czarne serce. I bardzo dobrze, wasze 5 minut trwa i wykorzystać trzeba to dobrze, twarz puszczając za oko. Pozdrawiam. Twarz przesyłająca całusa. Co tu dużo mówić, klasa sama w sobie, znak klaskania. Pięknie akurat oglądam. Kamila, wyglądasz olśniewająco, duże czarne serce, uśmiechnięta twarz z oczami w kształcie serca. Kamila z Rolnik szuka żony przy okazji zainteresowała internautów swoją zieloną stylizacją. Jej elegancki look pochodzi ze sklepu czycąca.pl. Marynarka kosztuje 179,99 zł, a spódniczkę trzeba zapłacić niecałe 84 zł. Widzowie Rolnik szuka żony zupełnie inaczej odbierają Kamilę po programie, niż kiedy jeszcze trwała emisja miłosnego show. Aktualnie na samym Instagramie piękną rolniczkę śledzi już ponad 144 tysiące internautów, a ta liczba stale rośnie.
Kamila pozostaje w stałym kontakcie ze zgromadzoną w trakcie programu publicznością i chętnie korzysta ze swoich 5 minut po programie. Myślicie, że jeszcze pojawi się na szklanym ekranie?